Witam serdecznie na konferencji po meczu Star Strachowice Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 1-0, jedną bramkę w 65 minucie zdobył Stanisławski. Proszę o krótkie komentarze obu trenerów, pan Tomasz Złomańczuk, Orlęta Radzyń Podlaski. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałem pogratulować trenerowi zwycięstwa kolejnego. Cóż, ciężko coś o takim meczu powiedzieć, bo graliśmy prawie cały mecz od 30 minuty chyba w przewodze jednego zawodnika. Natomiast no cóż, zabrakło nam jakości piłkarskiej, żeby dzisiaj doprowadzić do zdobycia bramki. Jak jeszcze w pierwszej połowie próbowaliśmy i mieliśmy jakieś tam pół sytuacje, to w drugiej już po prostu przeciwnik był lepszy i nie byliśmy w stanie, nawet grając w przewodze, stworzyć sytuacji bramkowej. Przykre, ale taka prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos i komentarz do tego meczu proszę trenera Staru Strachowice, pana Przemysława Cecherza. Ja przede wszystkim podziękuję za pośrednictwem konferencji chłopcom, bo wiadomo, że w takich okolicznościach przez nieuważną czerwoną kartkę musieliśmy grać w osłabieniu. Aczkolwiek uważam, że byliśmy zespołem pomimo tego lepszym, a kto wie, czy nie bardziej skoncentrowanym właśnie wtedy, kiedy zaczęliśmy grać w osłabieniu. W przerwie powiedziałem chłopcom, że strzelicie bramkę po przechwycie, po przejęciu, przy dokładnym rozegraniu kontrataku. No i tak się stało, zabrał się kapitalnie Szyna z piłką, zrobił przewagę, dograł świetną piłkę Stasiowi i on to wykorzystał. No potem na pewno bardzo nas zmartwiła ta nieufna kontuzja Hanzlika, tak? Bo to przez moment nawet graliśmy 11-9 i tu chcieliśmy dać odpocząć zawodnikom, wpuścić świeżego, a tu zawodnik za chwilę musi z dużym urazem, mam nadzieję, że z nie największym jakimś, musi opuścić boisko i tutaj miałem troszeczkę problemów, bo wiedziałem, że wtedy już przeciwnik będzie napierał, ale nieuważne zagranie przeciwnika to spowodowało, że z powrotem było przewaga tylko jednego zawodnika i z tym sobie doskonale radziliśmy. Także ja jestem wdzięczny chłopcom. Nabiegali się, napracowali się i cieszę się, że to przyniosło nagrodę, jakim jest zwycięstwo. Gramy dalej.